Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! To dzisiaj tak nietypowo Dzieciandia, ponieważ nagrywamy z plaży. Tata Piotrek i Tosia mają dzisiaj swoje plany, a my z Hanią wyruszyłyśmy w podróż dookoła miejsca, w którym żyjemy, zwłaszcza, że pogoda jest bardzo fajna. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że będziemy mówić o najdziwniejszych stworzeniach tego świata, ale chyba w sumie pogadamy o różnych zwierzątkach, co nie? To jakie te zwierzątka mogą być? Jakie są takie najmilusieńsie? Nie ma chyba takiego słowa. Takie najcudowniejsze zwierzątko na świecie. Hania, dla ciebie. The Desert Fox. Desert Fox. A po polsku jak to się mówi? Lisek preriowy? Chyba tak. Nie. Lisek... No coś takiego. Tak, taki pustynny lisek, co nie? Bo skoro desert, a desert to pustynia, to chyba taki lisek to pustynny. To jest w Afryce. W Afryce mieszka, tak? I jaki on jest? On jest taki miluśki, co nie? No. Especially jak jest dzieckiem. Tak jak jest malutki, to ma takie długie uszy i taką mięciutką sierść. I taki fajny jest. I jak... mówiłaś, że bardzo, bardzo byś go chciała mieć w domku. Ale tylko mamy, by potrzebował piasek, żeby zakopać się za sobą. Tak, słyszeliśmy, bo my oglądaliśmy, oczywiście my nie wiemy tych rzeczy tak z głowy, bo posiłkowaliśmy się wszechobecnym YouTube'em. Nie wiem, jaka będzie jakość tego nagrania, ponieważ troszeczkę wieje wiatr. Staramy się tak ukrywać tą komórkę między nami, żeby ten wiatr nie wiał. Możecie słyszeć fale, czasami jakieś przyjeżdżające rowery, czy teraz pan jeździ sobie samochodzikiem, który się obija na prawo i lewo. No ale dobrze, kto co woli. Czyli ten piesek preriowy, lisek, w sumie lisek preriowy, tak? Taki. Ja już zapomniałam, jak się to mówi. Chyba lisek preriowy, ale nie jestem pewna. Będziemy prostować, jeżeli coś źle mówimy. Ponieważ w tej chwili mówimy tak z tego, co pamiętamy. Rzeczywiście na tym kanale YouTube pan mówił, że jeżeli takiego liska mamy w domu, to on potrzebuje dużą przestrzeń i jakby osobnego pomieszczenia lub klatki, w którym będzie dużo piasku, żeby on mógł sobie dziurę wykopać i się w niej zakopać, tak? No to jest naprawdę, robi jak to jest ciepło i gorąco, bo mamy takie, naprawdę mamy takie sekwa, jak małe. Grube futro mają, tak? Jest jak byłoby małe, że wygląda jakby, nie ma tak dużo sierści, ale ma jakby ma taki 20 kut, można powiedzieć. I też 20 warstw, no, tak? Dla mnie tak jest. Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Wiesz, nie wszyscy lubią cebulę. I ma takie duże uszy, co są większe niż jego głowa. No, ma ogromne uszy, to prawda. A mi się bardzo podobała ta opowieść o tym szczurze. I to była w sumie dwie opowieści o szczurze widzieliśmy, tak? Jedna to była ten pan z Petersburga, to był górnik, tak. A to była historia o panu z II wojny światowej, który akurat był wtedy w Rosji, w Sankt Petersburgu. I no, jego biznes po prostu upadł podczas wojny, jego firma upadła. Najpierw sprzedawał swoje rzeczy, w sumie wymieniał je na jedzenie, ale potem już tego jedzenia też brakowało, tak? No i przygarnął tego szczura. Ten szczur przyszedł do niego w sumie, do domu. I też, tak? 2 dni nie było go, a ale tak, potem go nie było. On go przyzwyczaił do siebie, jakoś tam go karmił. Potem no też za bardzo nie miał czym go karmić, bo sam nie miał tego jedzenia. I szczur zniknął na 2 dni, tak? No, i co się stało? Ale z trzecim to coś błyszczącego przyniósł do buzi. Bo ten pan go uczył po prostu z nudów, tak? No bo nie było ani pracy, ani niczego. On był stary, nie mógł iść do wojska. Także no, to był starszy człowiek, więc no, siedział w domu. I ten szczur tak jakby stał się jego przyjacielem. I on uczył tego szczurka różnych rzeczy, tak? Przenoszenia guzików z jednego miejsca na drugie. I
Ale to nie był guzik. No nie, no jakieś monety, to nawet nie były monety, bo monet on nie miał, ale chyba to były guziki. No i właśnie on zniknął na te dwa dni, trzeciego dnia się pojawił i przyniósł srebrną monetę. Taką starą? Taką starą, srebrną monetę i ten pan poszedł do znajomego antykwariusza, tutaj jedzie. O, zobacz, ten rower nas wygonił. Popatrz, Haniu. Słuchajcie, to jest taki śmieszny rower, pan go sam chyba zrobił. No, Hania mi już ucieka, ale chodź, nakręcimy, dokończymy. Oj, a nie syp na mnie piaskiem. Dzięki. No i co? I przychodź tutaj bliżej do mnie. Przyniósł tą monetę. Pan poszedł do znajomego antykwariusza i powiedział mu, że ta moneta jest wartościowa, ale wymienił ją na jakąś tam ilość kaszy gryczanej. Dzięki temu przez miesiąc miał co jeść. I? Nie, dla szczura. I dla szczurka też miał jakieś jedzenie. I ten szczurek jeszcze kilka razy przyniósł te monety w pyszczku. Cały czas. Tak, ale potem słuch po nim zaginął, po tym szczurze. Ale dzięki temu, że ten szczur pomagał temu panu, to ten pan przeżył wojnę i mógł opowiadać innym ludziom o swojej przygodzie. No, ale ten pan powiedział, że nie wie, czy to prawdziwa historia, czy nie. Mm. Ale ja wiem drugą historię. To było o Pol. Mm-hmm. To był taki gunik. Mm-hmm. I to było naprawdę ten stół, jakiś stół był save his life. And uratował jego życie, no, tak? I jego koledzy też. No tak, bo byli, bo górnik, gdzie pracuje górnik? Z górach. W górach górnik pracuje? No może, no nie bardzo. Górnik pracuje w kopalni. Kopalnia to się schodzi tak na dół, tak? Pod ziemię się wchodzi. I oni tam ze swoimi kolegami, pracownikami, tak? Z tej kopalni schodzili na dół. I któregoś dnia, jak Paul miał swoją półgodzinną drzemkę, to ktoś jakby na niego naskoczył, tak? Ale tam szczurów oni się nie bali. Chodź tutaj do mnie bliżej, okej? Okay? Bo tutaj musimy zasłaniać ten mikrofon. Paul się nie bał szczurów i żaden z jego załogi członek się nie bał szczurów, ponieważ szczury były wszechobecne tam. No ale ten szczur chyba wyczuł jego obiad i Paul w końcu zorientował się, że chodzi o ten obiad, więc dał mu jakieś tam resztki tego jedzenia. No i szczur poszedł. No ale następnym razem przyszedł następnym i okazało się, że on się przyzwyczaił do niego. I któregoś razu co się wydarzyło? Powiesz? No ale chodź tu bliżej, bo nie będzie cię słychać. On spał z kolegą, ale szczur jakby cały czas był bajtyn i jakby... Że on go gryzł, tak? W paluszek. I tak mocno go ugryzł i Paul się obudził. To był drugi raz. Tak, i Paul w końcu stwierdził, że no bez sensu, to budzę swojego kolegę, idziemy tam dołączyć do grupy. No. I co się wydarzyło? The rocks fell. Czyli skały zleciały, tak? Brakuje mi słowa. Zleciały akurat na to miejsce, gdzie oni spali. I Paul z jego przyjacielem się odwrócili i okazało się co? Że gdyby tam zostali... Te skały by ich zabiły, tak? By po prostu na nich spadły i zgniotły. I Paul i jego przyjaciel by nie przeżyli. A dzięki temu, że ten szczur go obudził i piszczał, prawda? To uratował mu życie. Naprawdę przed chwilą patrzyli się na drzewo i potem na tego szczura. Patrzyli się na siebie, tak? No, i tego potem szczura, na szczura. Ale tego szczura już potem, ten szczur już potem nie przychodził, więc prawdopodobieństwo tego jest takie, że ten szczur gdzieś zginął pod tymi skałami. Ale tego no, nikt nie potwierdził, ale już więcej Paul tego szczura nie zobaczył, ale zawdzięcza mu swoje życie. No jakie te zwierzęta są mądre, prawda? Niesamowite. A jeszcze, Hania, pamiętasz dzisiejszą tą opowieść, którą słyszeliśmy? Widziałyśmy w sumie też na YouTube'owym kanale o niedźwiedzicy, mamie niedźwiedź. Opowiesz ją? Co tam się wydarzyło? Zapomniałaś? No, a ty pamiętasz? No ja pamiętam. A ty jaką historię pamiętasz? No to może opowiedz, co pamiętasz? Coś takiego szczególnego o zwierzątkach. Więc naprawdę pamiętam. Naprawdę mam taki fakt, który znalazłam też na YouTubie. Przedwczoraj to było, że jak kaos... Krowy czy są slow music. Słuchają wolną muzykę? No, to robią więcej mleka. Naprawdę? No. Czyli na przykład jak takiej relaksującej muzyki słuchają, no, to ale produkują więcej mleka. A jak jest rock, to jest jakby tak
denerwują się. No i mało mleka. Ciekawa, co jeszcze o zwierzątkach możesz powiedzieć ciekawego, jakiś fun fact, w ogóle jakieś fakty? Co? To ja wam powiem w międzyczasie o tej niedźwiedzicy. To jest takie ciekawe, ponieważ dzikie zwierzęta, one raczej trzymają się z daleka od ludzi, prawda? Raczej nie przychodzą do nich. I ta niedźwiedzica zaczęła podchodzić. Podeszła do człowieka, który był myśliwym. No to on oczywiście wyciągnął broń z zamiarem oczywiście odstraszenia jej, nie chciał jej zabijać. Ale że ona zwracała na niego swoją uwagę, w końcu wraz ze swoim psem on poszedł za nią. I okazało się, że jej maleństwa były w niebezpieczeństwie. Były jej, jedno z maleństw, tak? Niestety wpadło w wodę i nie byłby to jakiś wielki problem, bo one sobie świetnie radę dają w wodzie. Ale był kot. Złapał się w? Sieć. Sieć, tak, dokładnie. Złapał się w jakąś... O, tutaj nam deskorolka przyjechała. Złapał się w sieć jakąś rybacką i nie mógł się z niej uwolnić. No to myśliwy wyciągnął swój nóż i uratował tego malucha i dzięki temu mama razem z maluszkiem odeszła. A tata co robił? Tata niedźwiedź? Bum, bum, bam, bam, bum, bum, bam. Tata niedźwiedź był po drugiej stronie rzeki i się na wszystko patrzył. A pamiętasz o słoniku? No to chodź opowiedzieć. To, ale chodź tutaj do mnie bliżej, bo dzięki temu już mówiłam, jak jesteś bliżej, to mamy rozwiązaną sprawę z tym wiaterkiem. Więc to była naprawdę, że ktoś... Mówili, że profesor, to ten sam kanał, że widział kiedyś taką skałę, to nie była skała. To ona miała tak piszczała, tak płakała, tak? No, to był mały słoń. To chyba też gdzieś w Afryce było. No, to było z bagnu. Tak, okazało się, że tam w bagnie leży taka skała i ta skała zaczęła się poruszać. I bagno tworzy się dosyć szybko, ponieważ wystarczy, że troszeczkę więcej deszczu spadnie. No, jaki jest fakt związany z bagnem? On tylko jest sucking. Że wciąga. Ściąga. Czekaj, bo jedzie auto. Dobra, przejechało. Okej, okay. Że bagno wciąga... Tylko żywe istoty. Żywe istoty, tak. To jest, powiem wam, właśnie taki fakt, który z Hanią dzisiaj rano odkryłyśmy, że jak rzuci się na przykład kawałek drewna, czy tam jakieś gałąź wielką, bagno tej gałęzi nie wciągnie. A wszystkie zwierzęta i no, wszystkie żywe istoty wciąga. No takie zadziwiające. Ciekawe dlaczego. Muszę na ten temat poszukać. W każdym bądź razie ten profesor przywołał innych, prawda, ludzi i razem uratowali to maleństwo, które już tam było bardzo głodne, zmęczone. Ale to było jakby cały dzień, powiedzieli. Tak, trwało to cały dzień, bo takie maleństwo to ono nie jest takie maleństwo, to jest duży słoń, tak jak dla nas. Oczywiście to nie był dorosły słoń. On tam po prostu sobie szedł, nieświadomy niczego i niestety to bagno go zaczęło wciągać, a zaczął się z pewnością ruszać. No dobra, to mamy kilka ciekawych opowieści. Myślę, że na tym zakończymy i my będziemy szły dalej w stronę naszego domku, bo mamy dosyć kawałek, bo dzisiaj od rana jesteśmy na spacerze. Wy jak to słuchacie, to już jest wieczór, a my od samego rana jesteśmy na spacerze. Możecie zobaczyć naszego live'a prawie półgodzinnego na kanale Dzieciandia, gdzie zapraszamy. Jesteśmy tam w Pool Park, pokazujemy gęsi, pokazujemy jak ludzie karmią zwierzątka i pokazujemy piękny Pool Park. Więc zapraszamy. A my w tej chwili z Hanią dziękujemy i widzimy się już za tydzień. Chodź, Haneczko, to mnie bliżej. Powiemy dziękujemy, tak? Dziękujemy! I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!